Tomasz Klinger, 7 wspaniałych pytań. No zaczynamy. W gronie kolegów z szatni uchodzisz za człowieka, który świetnie się ubiera. Najbardziej charakterystycznym elementem twojej garderoby jest żonobijka. Co to takiego i dlaczego się z nią nie rozstajesz? To znaczy przede wszystkim, nie wiem, żonobijka, pierwsze słyszę, ale chodzi tutaj przede wszystkim o ubiór, o podkoszulkę, w którym no, jak jestem fanem, także... Tyle. Z tego co wiem, masz ją pod strojem zawsze, czy jest plus 30, czy minus 30, dlaczego tak jest? No bo to jest termoaktywna tak zwana i no cóż, ja zawsze tłumaczę, że jak jest plus 30, no to ona wchłania pot, a jak jest minus 30, to daje ciepło i tyle. Ma to sens, jedziemy dalej. Jak ci się udało wybudować dom w wieku 23 lat, który ma 3 piętra i aż 580 metrów kwadratowych? Po pierwsze tak, przesadziliście z metrami, ale nie, no cóż, no historia jest dość ciekawa, bo już tata właśnie zaczął, kupił działkę w wieku jak miałem 8 lat, no i sukcesywnie ze całą rodziną udało się piętro po piętrze, tak aż pod sam dach i już stoi. Czy to ma związek z tym, że jesteś z natury oszczędnym człowiekiem, czy nie ma to żadnego znaczenia? A nie wiem dlaczego. To znaczy, no liczę zawsze jakąś tam złotówkę, złotówka do złotówki, no i do... Wytłumacz lub pokaż, jak wolisz, jak wygląda pozycja żółw i kiedy ją stosujesz? A więc tak, no przede wszystkim pozycja żółwia to pomaga w zasypianiu. Wtedy jest... lepsza jest tak jakby, no... wentylacja. Mogę zademonstrować, nie ma problemu. Prosimy, prosimy. Dobra, czy możesz przytrzymać? Pewnie. Okej, wszystko jasne, jedziemy dalej. Okej. Kiedyś planowałeś kupić sobie iPhone'a. Jak wyglądała ta transakcja i co zrobiłeś ze swoim starym telefonem? To znaczy tak, no nie ukrywam, spotkałem się właśnie z Adrianem Nogowskim. No i cóż, no to już było nad ranem, prawda? I no, telefon, no co, no posłużył jako kamień, nie wiem dlaczego. Poleciał dalej, nie wiem dlaczego. Ktoś tam mnie zdenerwował czy coś. No i trzeba było niestety no, kupić następny telefon. Mówisz o tym starym telefonie, a czy to miało jakiś wpływ na to, czy uczestniczyłeś w porannym treningu? To znaczy, no musiałem zadzwonić, znaczy po treningu musiałem zadzwonić do trenera, bo niestety budzik mi nie zadzwonił, bo nie miałem telefonu, no tak, no, tak się złożyło. No i musiałem też niestety zapłacić do wspólnej kasy. Okej, okay, dalej. Grasz jeszcze w LoLa, w League of Legends? Tak, ale tylko na boty. Okej. Okay. Słyszałem, chociaż kompletnie się na tym nie znam, że byłeś noobem, czy jesteś noobem. Co to takiego? Po pierwsze chciałem wytłumaczyć, że gram w najlepszej lidze. Teraz po prostu gram, już urodził się syn, także... Urodził się mi syn, także no niestety nie mam czasu grać w League of Legends, no ale noobem na pewno nie jestem. Bo raczej byłem pro-gamerem, tak bym to ujął, zawsze midliner to był mój. No cóż, no i także to jest jakieś kłamstwo. Zobaczymy, czy następne pytanie będzie prawdziwe. Widać, myślę, że państwo widzą, że masz jasny zarost. Jak to się stało, że w trakcie akcji Movember miałeś jednak ciemne wąsy? To znaczy tak, no nie wiem jak to się stało. No próbowałem, chciałem spróbować właśnie zapuścić wąsy. Wiem, że mi się na pewno to nie udało. No i... no trzeba powiedzieć, no. No niestety, ale musiałem troszeczkę sobie je, jakby to ująć. Pomalować to nie, tylko tak no jakby no... troszeczkę je zmodyfikować. Czy henna miała zastosowanie? Nie ukrywam, może tak, może nie, nie wiem. Dobrze, ostatnie pytanie. Widzę, że przestępujesz z nogi na nogę, a więc jeden z twoich talentów. Zaprezentuj nam, proszę, swoje słynne odpalanie piły mechanicznej. Tak, także to jest, jakby to ująć, nowoczesny taniec. Do tego właśnie trzeba zawsze jeszcze jakąś nutkę, tak jakby takie elektro czy coś w stylu. Jak się wtedy to usłyszy, no to wtedy jest tak. Ale to na spokojnie,
To można dłużej, można modyfikować. Także to była taka podstawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki Tomek.